Kadra sztangistów od 3 dni przygotowuje się do Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów w Splicie, które odbędą się od 2 do 8 kwietnia. Przygotowujemy się na pierwszym naszym zgrupowaniu. Na obozie przybywa aktualnie 6 zawodników, którzy mają bardzo duże szanse wyjazdu na te właśnie wspomniane Mistrzostwa Europy. Chcemy się jak najlepiej przygotować, dlatego przyjechaliśmy tutaj do pięknego ośrodka w Zakopanem, gdzie od wielu, wielu lat kadra sztangistów przygotowuje się do najważniejszych imprez w sezonie. Liczymy jak najlepszy start, liczymy na co najmniej zdobycie 1 medalu, zarówno przez reprezentację kobiet, jak i mężczyzn, ale ja jestem odpowiedzialny tylko za kadrę kobiet, za kadry mężczyzn. Tak jak powiedziałem, przebywamy w tym ośrodku do 25 lutego, później mamy tydzień przerwy, przenosimy się do kolejnego ośrodka sportowego COS-u w Spale i tam już docelowo będziemy trenować ponad 20 dni i stamtąd już udamy się bezpośrednio do Chorwacji, do Splitu i będziemy walczyć i reprezentować nasz kraj.